Szanowni Państwo, witamy serdecznie na finale projektu Szlachetna Paczka rejonów Powiat Krasnostawski i rejonu Krasnystaw. Zapraszamy serdecznie do zajmowania miejsc, jeżeli są jeszcze wolne. Szanowni Państwo, na początku chciałem serdecznie podziękować za przybycie. Naszym marzeniem jest, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, czym jest Szlachetna Paczka, jak działa i komu pomaga. Aby w przyszłych latach więcej rodzin mogło nie tylko otrzymać pomoc, ale również podzielić się tym, co mają z innymi. Dziękuję za uczestnictwo w tym bardzo ważnym wydarzeniu. Ogólnopolski projekt Szlachetna Paczka odbywa się już po raz 13. Co roku w przemyślany sposób łączy bogatych i biednych, potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców, przygotowujących pomoc materialną i dobroczyńców finansowanych organizacji projektu. Szlachetna Paczka. Do tej pory w projekcie wzięło udział 249 tysięcy osób. W Szlachetnej Paczce chodzi o przygotowanie paczki z konkretnymi rzeczami, o które prosi rodzina w potrzebie. Każdy z nas wie, jakie to wspaniałe, gdy ktoś odgaduje nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne. Są takie rodziny, których marzeniem jest środek do czyszczenia, świeży ser czy ciepły koc. Wszystkie rodziny z rejonu Powiat Krasnostawski i rejonu Krasnystaw mają darczyńców. W sumie jest to 46 rodzin. Dziękujemy wszystkim za serce. Mamy nadzieję, że wspólnie sprawiliśmy, że dla wielu rodzin nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą radośniejsze. W rejonie miasto Krasnystaw liderem jest Rebeka Nowak i teraz chciałbym, żeby powiedziała parę słów o swoim rejonie. Miasto Krasnystaw dostarczyło paczki do 13 rodzin. W przygotowaniach do tego wzięło udział 1000 darczyńców. Łączna wartość paczek wynosi 12 tysięcy złotych. I oczywiście najważniejsze jest to, że zebraliśmy, znaczy ja postarałam się zrekrutować 8 wolontariuszek, które właśnie też dzisiaj są tutaj ze mną. Jak większość tutaj wie, liderem powiatu krasnostawskiego jest Łukasz Bartnik. I teraz oddam mu głos. Ja podsumuję rejon Powiat Krasnostawski. Na chwilę obecną w rejonie Powiat Krasnostawski dostarczyliśmy paczki do 28 rodzin. Pozostałe 5 rodzin otrzyma je w ciągu najbliższego tygodnia. W przygotowaniach dla tych 28 rodzin, które już otrzymały pomoc, wzięło udział 530 darczyńców. Łączna wartość paczek wynosi około 63 tysiące złotych. Średnio dla jednej rodziny w naszym rejonie pomoc przygotowywało 19 osób, a średnia wartość paczki to 2250 zł. Łącznie rodziny otrzymały około 290 paczek przygotowanych przez darczyńców. Szanowni Państwo, całe to dobro nie mogłoby się odbyć bez ludzi dobrej woli, którym w tym momencie chcielibyśmy podziękować. Dziękujemy księdzu Jackowi Wiosna Stryczek za powołanie projektu Szlachetna Paczka, Łukaszowi Miszonowi, koordynatorowi krajowemu, za kierowanie projektem i wszystkim jego bliskim współpracownikom, wszystkim koordynatorom wojewódzkim. Gorąco pozdrawiamy naszego koordynatora wojewódzkiego województwa lubelskiego Magdalenę Sałek. Dziękujemy wszystkim koordynatorom rejonowym. Również gorąco pozdrawiamy naszego koordynatora powiatu krasnostawskiego i rejonu Krasnystaw Kamila Kazałę. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim osobom z Szlachetnej Paczki za to, co robią i czego wspólnie razem dokonujemy. Chciałabym podziękować naszym wolontariuszom Super W, bez których nie udałoby się pomóc 46 rodzinom. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam tutaj na środek naszych bohaterów, wolontariuszy Super W, rejonu Powiat Krasnostawski i rejonu Krasnystaw.
I zapraszam naszych wolontariuszy i będzie to Aleksandra Kaźmierczuk, Karolina Demczuk, Katarzyna Kalman, Magdalena Adamczuk, Anna Mazurek, Agnieszka Zielonka, Agnieszka Bojarska, Ewa Kozyra, Ilona Siwińska, Edyta Wilgocka-Pawlak, Anna Orkiszewska, Teresa Przysiężniak, Edyta Kozyra, Martyna Nizioł, Dagmara Hojan, Grażyna Koszyk, Magdalena Frączak. I prosimy o wielkie brawa dla tych osób, bo to właśnie te osoby pomogły nam wybrać najbardziej potrzebujące rodziny. Chcielibyśmy wręczyć im podziękowania z naszej strony. Prosimy o wielkie brawa dla tych osób. Chcieliśmy podziękować również darczyńcom. Miasto Krasny Staw miało 13 darczyńców. Nasi darczyńcy to Magdalena Adamczuk, Monika Wielkiewicz-Kirszke, Natalia Wołkowska, Urząd Miasta, Dorota Koguciuk, Elwira Korszla, Anna Policha, Magdalena Sadowska, która jest nauczycielem z pierwszego ELO w Krasnym Stawie, Sylwia Szewc, radny Marcin Wilkołaski i Marcin Ciechan, Adam Wójtowski i moja skromna osoba. W rejonie powiat krasnostawski naszymi darczyńcami byli Starostwo Powiatowe w Krasnym Stawie, Oaza w Woli Bartorskiej i Przyjaciele, pani Ewa Bogust, pan Tadeusz Matwiej i pracownicy cukierni Team, pani Joanna Dziadosz, pracownicy Banku Spółdzielczego w Izbicy, firma Eros z Krakowa, firma Cisco z Krakowa, firma Emitel spółka ZOO z Krakowa, firma Teamshell Italia z Krakowa, firma Murapol z Krakowa, firma PMR z Krakowa, pani Urszula z HAB z Krakowa, pani Elżbieta Malkiewicz, pani Edyta Kulik, pan Robert Święcki, pani Anna Tomsia z rodziną, pani Anna Wietrzyk z przyjaciółmi, pani Karolina Jędryk z rodziną i przyjaciółmi z Krakowa, pan Dariusz Janiszek z Fajsławic, pani Alicja Kwaśniak i pani Małgorzata Góra Dubiela i pan Robert Dubiela. Prosimy o wielkie brawa. Prosimy wszystkich darczyńców wyczytanych przez nas tutaj o wystąpienie, bo mamy dla nich podziękowania. O tutaj prosimy wszystkich, bo tam już się wszyscy nie zmieścimy.
Dziękujemy bardzo i prosimy o wielkie brawa jeszcze raz dla naszych darczyńców. Również bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować za oprawę muzyczną dzisiejszego wieczoru, który właśnie za chwilę nastąpi. I w tym momencie chcieliśmy prosić pana Stopę, aby przyjął tutaj od nas podziękowania na ręce dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Zamościu. Również chciałbym zaprosić tutaj pana Waldemara i Michała Skurę jako reprezentantów. Chcielibyśmy osobiście złożyć również podziękowania za przybycie wspaniałego zespołu Big Band, w którym grają uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Zamościu, pod dyrekcją oczywiście Waldemara i Michała Skury, oraz występują w ciele pan Bartosz Skóra i Andrzej Fil. Dzisiejszy wieczór uświetni również nam występ zespołu Vegas. Zapraszamy serdecznie zespół Vegas. Proszę, wielkie brawa. I zespół Powerplay. Zapraszamy serdecznie.